Nie wiemy, kiedy urodził się Jezus. Nie znamy dokładnego dnia, ani nawet nie jesteśmy pewni roku. W przeszłości próbowano dowieść, że zwiastowanie miało miejsce w marcu i dlatego Boże Narodzenie wypada po 9 miesiącach, czyli w grudniu. Niektórzy twierdzą, że ustalając w IV wieku święta Bożego Narodzenia na 25 grudnia, próbowano zmarginalizować pogański kult słońca. Ale tak naprawdę nie jest ważne, jakiego dnia urodził się Chrystus, ani kiedy i jak ustalono datę Bożego Narodzenia. Dla chrześcijan istotne jest, że Bóg stał się człowiekiem, żeby nas zbawić. I tak jak od przesilenia zimowego słońce jest na niebie coraz dłużej, tak Boże Narodziny sprawiają, że światło Chrystusa oświeca nas coraz mocniej. Radość z tego Bożego światła od setek lat wierni na całym świecie przeżywają 25 grudnia. Święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się w Wigilię Bożego Narodzenia, ponieważ jest to uroczystość, w związku z tym, tak jak każda inna uroczystość w roku liturgicznym, rozpoczyna się już wieczorem dnia poprzedzającego. Dlatego od wieczora już, czyli 24 grudnia, rozpoczyna się świętowanie Bożego Narodzenia. Nawet przepisy liturgiczne pozwalają na odprawienie mszy świętej wigilijnej, czyli jeszcze przed pasterką. Jeśli chodzi o sam okres liturgiczny, to on kończy się niedzielą Chrztu Pańskiego, czyli niedzielą, która wypada po 6 stycznia. Taka jest tradycja w Polsce. Natomiast taki okres ścisły to jest te 7, czy właściwie 8 dni, tak zwana oktawa Bożego Narodzenia, która kończy się dnia 1 stycznia uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki. W każdym kraju świętowane jest Boże Narodzenie na swój sposób. W zależności, gdzie byśmy się znaleźli, będziemy mieli różne zwyczaje. Na pewno będą one inne na Śląsku Cieszyńskim, gdzie jest pewna zachowana tradycja, stara tradycja ewangelicka, gdzie ewangelik to Polak, rzymski katolik to Niemiec. Tu taki stereotyp byśmy w ogóle zburzyli, bo tam po prostu jest zupełnie inny to wymiar, historyczny oczywiście. I tam Wigilia nieco inaczej wygląda. Na pewno inaczej będzie ona wyglądała na Mazurach, gdzie pozostali jeszcze ci tradycyjni Mazurzy, którzy nie opuścili tej części naszego kraju. Też ma swoją specyfikę wynikającą z tej dawnej, dawnej tradycji. Inaczej będzie ona wyglądała w centralnej Polsce. Specyficznym zwyczajem, oczywiście polskim, jest sama wieczerza wigilijna i dzielenie się opłatkiem. Warto tutaj wspomnieć, że zwyczaj ten w dużej mierze jest zachowany również na Ukrainie u grekokatolików, gdzie istnieje, oczywiście to się odbywa 6 stycznia, czyli Wigilię Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego, czy u grekokatolików, czy również u prawosławnych, zwłaszcza na zachodniej Ukrainie, gdzie same potrawy nawet są podobne i jest dzielenie się tak zwaną prosforą, czyli chlebem eucharystycznym, oczywiście niekonsekrowanym, który głowa rodziny rozdaje pozostałym członkom rodziny, gdzie składa się życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Natomiast w innych krajach nie ma zasadniczo zwyczaju Wigilii Bożego Narodzenia, natomiast świętuje się Boże Narodzenie raczej poprzez oczywiście uczestnictwo we mszy świętej w sam dzień, a następnie przy obiedzie. Obiad taki może być bardzo uroczysty. Spotykamy się w gronie rodzinnym, jest to szczególna atmosfera, szczególny czas. Oczywiście czytamy Pismo Święte, dzielimy się czasami chlebem, ale przede wszystkim jesteśmy ze sobą. Dzielimy się nawzajem swoimi ciepłymi uczuciami, miłości, akceptacji w rodzinie, ale także dzielimy się zgodnie z tą tradycją, w której jesteśmy jakby trochę umiejscowieni, prezentami, które są też w jakimś sensie odzwierciedleniem tego wydarzenia zbawczego, którym jest dar, jaki Bóg dał człowiekowi. Dał nam w darze swojego Syna, Jezusa Chrystusa. A więc jest to jakaś analogia do tego, co się wydarzyło także w historii zbawienia. To wspólne biesiadowanie przy stole z potrawami, które są bardzo często jakoś związane ze świętami, a więc są tradycyjne. I tutaj tak to mniej więcej wygląda. Nie przykładamy do tych symboli żadnych takich religijnych znaczeń,
ale one są elementem takiej rodzinnej tradycji i budowania więzi rodzinnych. Obchodzimy tylko pierwszy dzień świąt. Drugi dzień świąt wykorzystujemy na spotkania ze znajomymi. Zachęcamy wtedy też członków naszej społeczności do tego, żeby praktykowali gościnność i ludzi ze wspólnoty zapraszali do siebie na obiad, na kolację, na to, żeby razem ze sobą byli i budowali ze sobą relacje. Jesteśmy w tej społeczności z ludzi sobie bliskich, by nawiązać do tego, co stało się w Betlejem, na betlejemskich polach i w przy żłobku, do którego przychodzą ludzie prości, przychodzą pasterze, a my chcemy być razem, żeby nie być nigdy samotnym w tym momencie, żeby umieć się tą radością dzielić. I to jest bardzo też ważny moment tej rodzinności tych świąt, tego charakteru pojednania, który się z tymi świętami również bardzo mocno wiąże. Trzeba pamiętać, że wiele zwyczajów, które istnieją również w Polsce, to są zwyczaje, które są pogańskiego pochodzenia, ale one zostały ochrzczone. Między innymi właśnie te, które są związane z Wigilią Bożego Narodzenia. Nie należy ich piętnować, ani nawet lekceważyć. Natomiast no, trzeba pamiętać, że mają one charakter drugorzędny od strony religijnej. Możemy powiedzieć o takich wspólnych zwyczajach, że na stole wigilijnym jest sianko, jest prosfora, chleb eucharystyczny. I tak jak w Kościele rzymskokatolickim wierni dzielą się opłatkiem, u nas przyjął się zwyczaj dzielenia się prosforą w tym dniu. Prosfora wygląda w ten sposób i on symbolizuje sobą Chrystusa. Tu jest pieczęć Jezus Chrystus Nika, Jezus Chrystus Król Zwycięzca. Potrawy na stole wigilijnym muszą być postne. Oznacza to, że na stole wigilijnym nie może być pokarmów mięsnych ani na biało. Kiedy jest całonocne czuwanie, nabożeństwo rozpoczyna się o godzinie 2 w nocy i trwa do 5 do 6. To jest odpowiednik pasterki. Nabożeństwo wigilijne, które może być nabożeństwem popołudniowym, wieczornym, są nabożeństwa w niektórych parafiach, które są właśnie nabożeństwami nocnymi i nabożeństwa jutrzenne, takie poranne, specjalne nabożeństwa, które o godzinie 4 czy 5 rano 25 grudnia są odprawiane, by potem było nabożeństwo główne, zwykle takie nabożeństwo jedno lub dwa, nawet trzy, w zależności od wielkości parafii, odprawiane jest w pierwsze święto Bożego Narodzenia, jak również potem w drugie święto Bożego Narodzenia. Istnieją cztery formularze, tak zwane, mszy świętej na Boże Narodzenie. Pierwsze to jest Wigilię Bożego Narodzenia. Druga to jest właśnie msza w nocy, tak się to nazywa, czyli pasterka. Trzecia msza o świcie i czwarta msza w dzień. Kapłan może w sam dzień Bożego Narodzenia odprawić trzy msze święte pod warunkiem, że będzie trzymał się pór, zgodnie z którymi powinny być te msze odprawiane. Czyli jedna w nocy, jedna o świcie i trzecia w dzień. To, że pasterka cieszy się największą frekwencją, nie oznacza, że ma to być msza główna, chociaż de facto ona staje się tą mszą najważniejszą, zgodnie z tradycją samą, która się wytworzyła. Można powiedzieć, że pasterka stała się tą muszą najważniejszą, gdzie nawet ci, którzy raz do roku przychodzą do kościoła, to właśnie przychodzą na pasterkę. Zapamiętaj, na terenie Polski różne zwyczaje świąteczne zależą raczej od tradycji regionu niż od tradycji wyznaniowej, dlatego przeważnie są do siebie bardzo podobne. Również wszyscy chrześcijanie świętują narodzenie Jezusa 25 grudnia, z tym wyjątkiem, że część polskich prawosławnych używa niezreformowanego kalendarza juliańskiego, według którego 25 grudnia wypada 13 dni później, czyli 7 stycznia.